Jego eminencja Teodor II, papież i patriarcha aleksandryjski całej Afryki od 20 do 23 września przebywał z wizytą w Polsce. Odwiedził Warszawę, Grabarkę, Bielsk Podlaski, Zwierki, Białystok oraz Lublin. W podróży towarzyszyli mu metropolita Nubi Sawa oraz archimandryta Sylwester. W każdym miejscu delegacja była ciepło witana. Wierzę w to, że wasza wizyta zapisze się złotymi zgłoskami nie tylko w historii tej parafii, najstarszej parafii w Bielsku Podlaskim, ale również w historii naszego miasta. W dniu święta narodzenia Najświętszej Marii Panny czcigodny gość uczestniczył w święcie parafialnym w Bielsku Podlaskim. Dzisiaj jest święto uczci Przenajświętszej Bogorodzicy. Γέρον τες γονίστη σου Ιωακήμ και η Άννα την προσφέρουν σήμερα στην εκκλησία μας. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, jej rodzice Joachim i Anna przyprowadzają ją do nas, do naszych domów. Και αυτή με τη σειρά της θα μας προσφέρει τον Ιησού Χριστό. A ona z kolei da nam Jezusa Chrystusa. Αυτή την πίστη, παιδιά μου, κρατήσετε την βαθιά μέσα στις καρδιές σας. Trzymajcie głęboko w waszych sercach wiarę swoją prawosławną. Διδάξτε την βλάβια την πίστη στα παιδιά, στα εγγονάκια σας. Uczcie pobożności, miłości do Boga swoje dzieci. Na tę specjalną okazję w sąsiedztwie zabytkowej cerkwi ustawiono ołtarz polowy, by jak największa ilość wiernych mogła uczestniczyć w tej wyjątkowej uroczystości. Wraz z wiernymi, z licznym duchowieństwem w boskiej liturgii uczestniczyli nasi arcybiskupi i biskupi – Lubelski, Chełmski, Abel, Przemyski, Gorlicki, Pajsjusz, Bielski, Grzegorz, Hajnowski, Paweł i Siemiatycki, Worsonofiusz. Na czele ze zwierzchnikiem cerkwi prawosławnej w Polsce, metropolitą Sawą. Wizyty zwierzchników naszych lokalnych cerkwi posiadają dzisiaj wymiar historyczny. Pokazują jedność prawosławia. Dają nam możliwość bezpośredniej wymiany poglądów na różne problemy, których dostarcza nam współczesne życie. Mamy więc nad czym pracować. Wasza świątobliwość, cieszymy się z waszej wizyty w naszym kraju. Cieszą się nasi przodkowie. Pozdrawiam waszą świątobliwość i towarzyszące wam osoby w imieniu Episkopatu, duchowieństwa i wiernych naszej cerkwi i życzę wam błogosławionego pobytu na naszej ziemi. Zapewniam waszą świątobliwość o naszej miłości i wielkim szacunku. Jeszcze tego samego dnia patriarcha udał się do Białegostoku, aby uczestniczyć w uroczystościach związanych z 26. rocznicą przeniesienia z Grodna relikwii świętego Gabriela.